Cześć, witajcie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na Back to School, ale to będzie takie nietypowe Back to School. Za chwilę wychodzę na spotkanie, będę robić sobie makijaż, ten, który już widzicie tutaj skończony. I w dzisiejszym filmie nie chodzi, to nie będzie tutorial makijażowy, to nie będą recenzje kosmetyków. W dzisiejszym makijażu chciałabym Wam pokazać po kolei każdy kosmetyk, którego używam i opowiedzieć Wam, od jak dawna go używam, kiedy zaczęłam go używać, czy malowałam się w szkole, czy malowałam się na studiach, jak często się maluję, jaki jest mój stosunek generalnie do makijażu, czy uważam, że trzeba go nosić na co dzień, co sądzę o młodych osobach, które się malują, moich wspomnieniach, jakie opowiem Wam też o moich wspomnieniach, jakie były moje pierwsze kosmetyki, gdzie je kupowałam, co to było i generalnie to będzie taka moja sentymentalna podróż przez moje kosmetyczne, makijażowe doświadczenia. Opowiem Wam, jak to u mnie było i też będzie mi fajnie, miło, ciepło, jeżeli podzielicie się podobnymi wspomnieniami ze mną w komentarzach pod tym filmem, także zapraszam. Hej, więc zaczynamy. Mam jeszcze mokre włosy, wychodzę na spotkanie, także to nie jest żaden jakiś, wiecie, taki wymyślany makijaż, tylko naprawdę maluję się tak, jakbym się pomalowała, bo wychodzę na spotkanie, więc włosy mi będą, a nie mam dużo czasu, więc włosy mi będą schły w tym czasie. Na twarz nałożyłam bazę rozświetlającą Laura Mercier, na pewno już ją widziałyście na moich filmach kilka razy i dosłownie, bo jest bardzo dzisiaj gorąco, odrobinę podkładu Bourjois Healthy Mix. Ja mam teraz mój letni kolor, to jest 53. I powiem Wam tak, będę Wam od razu mówić przy każdym kosmetyku, kiedy ich używałam, skąd to się wzięło, więc tak. Baza to zdecydowanie, baza u mnie zdecydowanie pojawiła się dopiero całkiem niedawno, to były początki YouTube'a, kiedy byłam w szkole w ogóle nawet, na pewno jakieś istniały bazy, ale nigdy jakoś nie wpadły w moje ręce. Wydaje mi się, że wtedy były dostępne tylko w markach luksusowych i były bardzo drogie, nie było mnie na nie stać i też jakoś nie mówiło się dużo o nich. Więc bazy to dopiero jest historia z początków YouTube'a, ale też dajcie mi znać, bo wiem, że jest ze mną wiele dziewczyn, które mnie oglądają od początku. Pamiętam, że na początku YouTube'a też nie było bardzo dużo, wielu kosmetyków, które się oglądało u Amerykanek. Nie było, nie można było ich kupić w wersji drogeryjnej, czyli na przykład eyeliner w żelu, teraz mamy Maybelline, Rimmel, a kiedyś to był tylko MAC, jakieś już takie wyższe marki. Tak samo na przykład bazy, nie było ich w ogóle w markach drogeryjnych. Teraz bardzo dużo tych kosmetyków jest dostępnych właśnie z tej takiej średniej półki kosmetycznej, co jest bardzo fajne, bo uważam, że wiele z nich wcale nie jest gorsza, a czasami jest nawet lepsza. Więc tak, i podkład. Jeżeli mnie zapytacie o podkład, to na pewno go nie nosiłam w podstawówce. Na pewno zaczęłam go nosić w liceum. Ja miałam to szczęście, że nie cierpiałam z powodu trądziku w okresie dojrzewania ani później. U mnie dopiero pierwsze jakieś niestety niedoskonałości, pryszcze i takie rzeczy się pojawiły po 30 roku życia. Nie wiem, czy to lepiej tak, lepiej jak się jest młodym, lepiej, no nieważne, nie ma znaczenia, nikt nie lubi pryszczy. Więc jakoś to mnie szczęśliwie ominęło, nigdy nie miałam takiej potrzeby. Gdyby młode dziewczyny mnie zapytały, czy używać podkładu, na pewno nie na co dzień i myślę, że oszczędzajcie swoją cerę i starajcie się jak najdłużej dawać jej świeżość i nie zapychać makijażem. Na jakieś szczególne okazje tak, ale na co dzień to myślę, że im dłużej się z tym wstrzymacie, to nawet nie chodzi o to, co dorośli o tym myślą. Chodzi, wiecie co, o zdrowie waszej cery i to wam, myślę, że to wam później zaprocentuje. Takie jest moje zdanie. Pod oczy nałożę korektor. To jest Maybelline Instant Anti-Age Effect w kolorze 03 Fair. Jeżeli chodzi o cienie pod oczami, to te miałam od zawsze i nawet jak oglądam moje zdjęcia jakieś z dzieciństwa, to zawsze mi towarzyszyły cienie pod oczami, niestety. Ale też korektora pod oczy też dopiero zaczęłam używać gdzieś jak w momencie, kiedy zaczęłam oglądać YouTube. Nie przypominam sobie, żebym miała go wcześniej, a to już było po
po zakończeniu studiów, więc jakoś nigdy miałam jakieś korektory, ale właśnie tak jak Wam mówię, kiedy ja byłam młoda, czyli moje lata liceum, studiów, to po pierwsze bardzo mały był wybór tych kosmetyków drogeryjnych, po drugie one były jakieś stosunkowo droższe. I no mało było. Pamiętam, że korektory to były tylko takie bel punktowe na wypryski, które do tej pory można kupić, a tak to nie przypominam sobie, żeby jakoś korektory istniały. W sensie takim, wiecie, w takich zwykłych drogeriach. Teraz właśnie na niedoskonałości punktowe nałożę MAC Studio Fix. A jeżeli mnie zapytacie, jaki był mój pierwszy kosmetyk, to ja pamiętam, że to była pomadka Bourjois. Taka jasno-różowa, w bardzo ładnym kolorze, którą bardzo długo miałam i nigdy jej nie zapomnę, do tej pory pamiętam, jak wyglądała. Kupiłam mi ją moja mama i kupiłam ją, jak miałam 15 lat i to już było chyba po tym, jak skończyłam szkołę podstawową. I dla młodszych widzów, ja nie chodziłam do gimnazjum, nie było gimnazjum wtedy. Chodziło się 8 lat do szkoły podstawowej. Do utrwalenia też MAC Studio Fix NC15. I właśnie pamiętam, słuchajcie, że na pewno, nie pamiętam, jak to było z podkładami, jakoś tego nie pamiętam, czy ja ich nie używałam, nie wiem, pamiętam, że puder na pewno miałam, był taka firma w czerwonych opakowaniach, dajcie znać, czy pamiętacie, która się nazywa Constance Carol, miała takie czerwone opakowania i ja miałam taki coś a la puder z gąbeczką i tą gąbeczkę można było zwilżyć i nakładać jako podkład i ja pamiętam, że tego używałam. A najczęściej zakupy robiłam, słuchajcie, i ten sklep jeszcze istnieje, jeżeli jesteście z Łodzi i mieszkacie na Bałtach i wiecie, gdzie jest Róg Lutomierskiej i Klonowej i tam jest sklep spożywczy, potem jest, tam chyba była budka z rybami i potem była budka, tam jest taki sklepik, taka budka wolnostojąca, jest taki wielki krem Nivea narysowany takim graffiti czy czymś i tam są, tam jest chemia i kosmetyki. No i ja mieszkałam z rodzicami niedaleko tego sklepu i tam chodziłam na zakupy, jak miałam jakieś kieszonkowe czy coś, ale to już tak raczej to już na studiach na pewno. No i tam były takie marki, których ja nawet nie właśnie pamiętam, że było Constance Carol, pamiętam, że było Belle, że były jakieś takie cienie, miałam bardzo długo takie półokrągłe cienie w takiej paletce, oczywiście z aplikatorkiem, z gąbeczką i tam były 4 cienie i to kosztowało, nie wiem, 3 złote może. I pamiętam, że właśnie jak miałam jakieś rodzice mi dawali pieniądze i na przykład szłam na imprezę, to właśnie tam sobie kupowałam kosmetyki. I nie wiem, to za właśnie każda rzecz tam kosztowała, nie wiem, 3-5 zł. No i to było super wydarzenie, jak mogłam sobie kupić coś. To jest Rouge de Balm Down Boy, a nie, jeszcze, sorry, NYC bronzer. Jeżeli chodzi o bronzer, to on się u mnie pojawił dosyć późno. Czemu nie jest mokry ten pędzelek? Nie wiem. Dosyć późno się pojawił u mnie, po raz pierwszy już po studiach i pamiętam, że miałam taką paletę kółko, gdzie był bronzer, puder i rozświetlacz i ja jeszcze ją miałam w moich pierwszych filmach na YouTubie bardzo długo i to w ogóle była bardzo fajna paleta i to był mój pierwszy bronzer, nie przypominam sobie, żeby wcześniej mi wpadł w ręce. O bronzerze w ogóle po raz pierwszy usłyszałam też na YouTubie, jakoś wcześniej wydaje mi się, że o tym nie słyszałam i też go nie używałam. Używałam natomiast różu, bo pamiętam, że moja mama używała różu, więc to jakby mi nie było obce. I pamiętam, że właśnie bardzo długo używałam różu z Bourjois, który też dostałam od mamy i to też wtedy właśnie, wiecie, jak kupowałam sobie takie kosmetyki z cyklu 3-5 zł, tak jak mama mi kupiła Bourjois, które wtedy, nie wiem, kosztowało 30-40 zł, no nie pamiętam, to było takie wow. Pamiętam też, słuchajcie, dajcie znać, jak u Was było. Pamiętam, że w liceum nie można było się malować. Pamiętam, że mogłyśmy mieć pomalowane paznokcie, mogłyśmy mieć jakiś podkład, tusz, ale taki widoczny, wiecie, make-up, no to nie, to było na pewno zabronione. Zresztą obcasy były zabronione, w ogóle wszystko. Ja chodziłam do 13 LO w Łodzi i to było takie dosyć, no, restrykcyjne liceum, mało rzeczy nam było wolno. Z perspektywy czasu, czy to dobrze, czy to źle, powiem Wam, że ileś lat później, jak byłam sama na praktykach w szkole, w gimnazjum w Łodzi i zobaczyłam dziewczyny wymalowane mocniej niż ja na Sylwestra, to mówię, kurczę, no,
Nie wiem, wiecie co, ja nie mam, jeżeli chodzi o makijaż u takich młodych dziewczyn, ja nie mam nic przeciwko. Mi jest bardziej szkoda właśnie tej cery, że jak tak, że tak wcześniej ją męczyć, zapychać. Z drugiej strony też mi się wydaje, że właśnie ja pamiętam, że w szkole zawsze podejście było takie, nie wiem, och, jakie ty masz włosy, jak ty wyglądasz, jakie masz ubrania, wyglądasz jak czarownica, nie wiem. Po pierwsze uważam tak, młode dziewczyny, dobra, zagatuję się, ale Mary Lou rozświetlacz. Myślę, że słuchajcie, jak się jest młodym, to właśnie wtedy jest czas, żeby, nie wiem, nosić niebieskie paznokcie, tak, czarne oczy, glany i nie wiem, czy tam, nie wiem, różowe spódniczki, eksperymentować z wyglądem. Lepiej to robić wtedy niż w wieku, nie wiem, 30 czy 40 lat, tak? Bo młodość się rządzi swoimi prawami. I ja myślę, że też trzeba się dać tym dzieciakom wyszaleć, jeżeli chodzi o wygląd. Myślę, że po prostu, wiecie, takie rzeczy, które moja mama zawsze mnie tego uczyła i moi rodzice, wiadomo, też mi zwracali uwagę na jakieś rzeczy czasami, ale to bardzo rzadko, zazwyczaj nie ingerowali w to, jak wyglądam. Jeżeli moja mama mi zwraca na coś uwagę, to raczej pod takim kątem właśnie, no nie noś ciągle tego makijażu, bo twoja cera nie oddycha, a jak już nosisz, to go koniecznie zmyj, nie idź spać w makijażu po imprezie. Nie farbuj włosów nie dlatego, że samo farbowanie włosów w sobie jest złe, tylko że to niszczy i bardziej takie, wiecie, to było, jeżeli chodzi o to, żeby sobie po prostu czegoś nie zniszczyć, nie zrobić krzywdy, bo wiecie jak to jest, można sobie w wieku, nie wiem, 15 lat wyrwać brwi całkowicie. Miałam koleżankę, która sobie wyrwała całkowicie brwi i potem całe życie się z tym męczyła. No robi się różne głupoty, więc właśnie fajnie, gdyby nauczyciele, czy rodzice, czy nie wiem, starsza siostra nie wyśmiewali, tylko raczej byli kimś takim w rodzaju doradcy, że ha, 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 ale masz w ogóle taki eyeliner na pół twarzy. Tylko może warto powiedzieć właśnie, no nie wiem, słuchaj, widzę, że lubisz podkreślone oko, może lepiej cieńszą tą kreskę i brązową i coś. Ale no też każdy, słuchajcie, każdy, ja pamiętam, że jak byłam młoda, to lubiłam, słuchajcie, z jakiegoś powodu pomadki takie albo ciemnobrązowe, albo ciemnobordowe, taki kolor wina z moimi małymi ustami, z moją bladością, a wtedy, wiecie, chyba tylko nakładałam, wydaje mi się, podkład i to musiało tragicznie, zresztą, no ja pamiętam, jak to wyglądało i to musiało być straszne, kompletnie mi to nie pasowało, no ale co, ja tak lubiłam, nosiłam, nikt od tego nie umarł, wszyscy żyją i jakoś jest okej, okay, tak? No. Trzeba pewne rzeczy po prostu sobie przetestować za młodu. Teraz Paint Pot, czyli baza pod cienie, to jest Soft Ochre Pro Longwear. To jest też kosmetyk, którego zaczęłam używać dopiero jak nagrywałam YouTube'a. I to też całkiem niedawno, jeżeli chodzi o bazę pod cienie, bo nawet jak zaczynałam nagrywać, to było ile już 6 lat temu, to właśnie baza pod cienie to był tylko MAC albo jakieś takie ekskluzywne marki. Pamiętam, że Too Faced właśnie to była taka kultowa na amerykańskim YouTubie marka, ale tego w ogóle nie można było kupić w Polsce. I w ogóle widzę różnicę na przestrzeni tych 6 lat w ogóle, jak zmieniła się dostępność kosmetyków właśnie, jeżeli chodzi o te drogeryjne, że dużo więcej rzeczy można sobie kupić, właśnie jakieś, nie wiem, produkty do brwi, o to wam nie powiedziałam. To było Maybelline, to jest Brow Satin, tu mi się wszystko starło, ale to jest to taka kredka, która z jednej strony ma gąbeczkę, z drugiej strony ma kredkę. Większość kosmetyków, jeżeli oglądacie na bieżąco, to pewnie znacie, ale mówię, bo w ogóle też was dużo ostatnio przybyło nowych subskrybentów, więc cześć wszyscy nowi widzowie i dziękuję, że subskrybowaliście mój kanał, dlatego będę wszystko powtarzać. To jest I Heart Makeup, to się akurat nazywa I Tint My Brows i to jest Fairest Color, taki żel do utrwalenia brwi. I to są wszystko nowe wynalazki, które odkryłam dopiero na YouTubie. A jeszcze wracając do tego, teraz będę używać paletki Too Faced właśnie Chocolate Bar do oczu. A jeszcze wracając właśnie do moich zakupów takich wczesnych kosmetycznych, to ja pamiętam, że słuchajcie, wszystko co można było kupić, wszystko było perłowe. Wszystkie pomadki były perłowe, wszystkie cienie były perłowe. Te tanie oczywiście, mówię, nie pamiętam jak to było z droższymi rzeczami, bo po prostu nie miałam do nich dostępu, ale pamiętam, że ta tania kolorówka była cała, nawet nie to, że satynowa, nie to, że błyszcząca, tylko taka właśnie perłowa straszna, jakieś te paletki miały niebieskie, fioletowe cienie i to było
No straszne, no ale co zrobić? Pamiętam też, że właśnie do tego samego sklepiku, o którym Wam opowiadałam, chodziłam przed Sylwestrem w celu kupienia takiego bezbarwnego żelu z brokatem, który sobie nakładałam na oczy. Szczypały mnie oczy jak cholera. I potem w trakcie w ogóle Sylwestra to mi się tak jakby pękało, w ogóle tu mi się wszystko, wiecie, zbierało, po prostu jakaś masakra mi się robiła. Ale jakoś co roku to sobie kupowałam, bo wydawało mi się, że to jest w ogóle bardzo fajne na Sylwestra. I jeszcze straszniejsza rzecz, brokat do włosów, w tym lakier do włosów z brokatem, co jest po prostu no, najstraszniejsze na świecie. Ale tak, też pamiętam, że właśnie w tej samej budce szłam sobie kupić. Pamiętam, że była, jeszcze kupowałam sobie nowe rajstopy, też jakąś tam pewnie nową szminkę, ale właśnie ten żel taki z brokatem i ten lakier do włosów, to chyba w liceum pamiętam, że takie były. Ja przynajmniej miałam przygotowania do Sylwestra. No i tak, taki był makijaż wtedy. Także już wtedy się malowałam, ale na pewno nie na co dzień. Na imprezy tak, ale na co dzień nie malowałam się. Później jeszcze właśnie, wiecie co, na studiach. Ostatnio się zastanawiałam, jak to było. Nie pamiętam, na pewno już się też malowałam na dzień, ale na bank nie to codziennie. Bo mi się po prostu nie chciało, bo wiecie co, ja studiowałam dwa kierunki jednocześnie studiów i szłam, wstawałam o 8 rano i chyba tak do 13, może 14 miałam zajęcia na filologii i potem szłam na stosunki międzynarodowe i czasami zajęcia, niektóre wykłady się kończyły nawet o 20. Mi się nie opłacało wracać do domu, bo to było za daleko, więc cały dzień spędzałam poza domem. I jak potem ten wykład się tam nawet skończył, no nie wiem, czy o 18, o 20, to zanim ja dojechałam do domu i przyjechałam, to już szłam spać i generalnie, no pamiętam, że nie zawsze, po prostu mi się nie chciało. Nie chciało mi się malować. Więc na pewno były dni, kiedy nosiłam makijaż na bank, ale na pewno nie było to codziennie. Ale szczerze Wam powiem, że kompletnie nie umiem sobie tego przypomnieć, jak to było. I czego wtedy używałam? Jakoś z jakiegoś powodu bardziej pamiętam te licealne makijaże i później już właśnie moje początki YouTube'a. Także nie wiem, no na pewno się nie malowałam tak na co dzień, żeby codziennie jakoś nakładać podkład i wszystko. I zresztą ja też, wiecie co, nie lubię takiego makijażu, że nie wiem, nałożę podkład i pomaluję rzęsy, że ja albo robię sobie cały makijaż, albo wychodzę z domu bez makijażu, bo po prostu nie lubię takiego, nie lubię takiej płaskiej twarzy z samym podkładem i właśnie z rzęsami, przynajmniej u siebie. Ale wiecie, no to też się zmienia i też każdy na pewno ma swoje fazy. Czasami jest tak, że mam ochotę się malować mocno, czasami nie mam ochoty się malować, no to już bardzo, bardzo różnie to bywa. Dajcie znać, jak to u Was było, bo jestem bardzo ciekawa. Jak to teraz jest w szkołach, bo wydaje mi się, że teraz dużo więcej chyba można, jeżeli chodzi właśnie o makijaż, ciuchy. No ja pamiętam, że właśnie u mnie w szkole no to nie było opcji na... pamiętam, że obcasy to były szczególnie zabronione. No, raczej tak może nie to, że konserwatywnie, no bo też pamiętam, że na przykład, słuchajcie, miałam niebieskie martensy. Mama mi kupiła w pierwszej klasie liceum niebieskie martensy. I to były najukochańsze buty, ja je miałam z 10 lat i nosiłam je zimą, latem, do gołych nóg, do krótkich spodenek, do sukien, do wszystkiego. Po prostu były moje ukochane buty, najlepsze na świecie. I zresztą Wam powiem, że jak się cofam myślami do tamtych moich stylizacji, to wiecie co, może to nie było wszystko super, ale cofając się do tego, nie myślę, że jakoś wyglądałam strasznie źle i o Boże, że coś tam miałam na sobie. Wiadomo, że każdy gdzieś tam jakąś stylizację ma w głowie taką, że o Jezu, jak ja mogłam to założyć na siebie. Ale tak generalnie to myślę, że fajnie wyglądałam i podobałabym się sobie teraz, gdybym to samo założyła, co wtedy nosiłam. I teraz jest tak samo, że nawet jak się cofnę parę lat wstecz, nawet w filmikach patrzę na niektóre, czy makijaże, czy ubranie i patrzę na to, co ja sobie myślałam, ale to chyba każdy tak ma, że jego styl ewoluuje i każdy wygląda coraz lepiej, a nie zawsze było tak super i jakoś nie wiem, ani się tego nie wstydzę, ani nie mam zamiaru usuwać tych filmów.
co, taka moja droga, każdy może sobie zobaczyć. Na koniec makijażu oka jeszcze kreska eyelinerem. Tego w ogóle nie pamiętam. Przed YouTube'em nie pamiętam, znaczy jasne, widziałam pin-upowe zdjęcia, widziałam kobiety z kreskami na oczach, ale jakoś ten kosmetyk nigdy u mnie wcześniej, przed tym jak zaczęłam oglądać YouTube, nie zagościł. Dopiero YouTube wprowadził eyeliner w moje życie. Dobra, żeby było szybciej, bo już widzę, że ten film będzie bardzo długo trwał, więc zrobiłam kreskę poza kamerą. To jest coś, co słuchajcie, nadal mi sprawia trudność i są dni, kiedy wychodzi mi idealnie, a są dni, kiedy maluję i nie jest tak, jak być powinno. Dzisiaj jest taki dzień pośredni, nie jestem super zadowolona. Jeżeli chodzi o tusz, to użyłam Lash Sensational z Maybelline. Oczywiście mi upadła i dobrze, że ją złapałam w locie, tu mi się odcisnęła na nadgarstku, a nie na białej sukience, co już kilka razy w życiu mi się zdarzyło i niczym się nie da wywabić z białych ubrań, czarnej maskary. Wybielacz nawet nie daje rady. Znaczy wybiela, ale i tak zostaje delikatna plama, więc chociaż tyle. Dajcie znać, czy Wam się to przytrafiło, ale kiedyś już też miałam takie ulubione białe shorty z hejem i rozmawiałam z Karoliną przez telefon i oczywiście jedną ręką telefon, drugą się malowałam i to gdzieś wypadło na białe shorty. I koniec. Więc na razie mam tutaj stempel. Na usta nałożyłam Edge to Edge z MACa konturówkę i na to taki błyszczyk z MACa w kolorze Social Light A51. Nie wiem, jaka to jest seria, jak one się nazywają, bo tu mi się wszystko staruje, mam go dość długo. Więc taki jest mój dzisiejszy makijaż. No i tak, będzie mi bardzo miło, jeżeli dacie znać w komentarzu, czy pamiętacie, jaki był Wasz pierwszy kosmetyk, kiedy się zaczynałyście malować, jak to było u Was w szkole, jeżeli jesteście młodsze, jak to teraz jest w szkole, czy się malujecie, czy nie. Jeżeli miałabym coś radzić młodym dziewczynom dzisiaj, to słuchajcie, nie czujcie takiej presji ani obowiązku, że musicie się malować. Młoda skóra jest piękna sama w sobie, nawet jeżeli macie trądzik niedoskonałości, pamiętajcie, że wszyscy je mają. Nawet jak nałożycie na to podkład, to i tak widać, że coś tam jest. Ja mam 33 lata, moja skóra nie jest idealna. Też Wam się we vlogach czasami pokazuję bez makijażu, właśnie po to, żeby dodać innym otuchy i nie udawać, że wszystko jest takie idealne, bo nie jest, no słuchajcie, a problemy z cerą to nie są jeszcze, to nie jest jeszcze koniec świata, są gorsze problemy w życiu. I ja wiem, że to jest upierdliwe i wiem, że znajdą się ludzie, którzy Wam będą mówić jakieś nieprzyjemne rzeczy, ale olejcie to po prostu, nie przejmujcie się tym. Jeżeli macie sobie ochotę pomalować na jakieś wyjście, na imprezę, super. Jeżeli macie nawet ochotę, nie wiem, w zwykły dzień się pomalować, spoko. Ale nieważne, czy macie 15 lat, 30 czy 50, nie czujcie się w obowiązku, bo nie wiem, bo mam trądzik, bo jestem stara, bo nie wiem, bo mam plamy, bo mam zaczerwienienia, bo mam coś tam. Wszyscy coś mamy. Jest bardzo mało kobiet o idealnej skórze, a te, które mają idealną skórę, mają problemy z figurą, z włosami, z paznokciami. Każda z nas coś ma i słuchajcie, myślę, że dajmy sobie luz z tym i nie czujmy takiej presji, bo myślę, że bez sensu ją mieć, a znajdą się ludzie, którzy będą Wam próbowali wmówić, że jest odwrotnie. Więc tak, to była taka moja mała podróż sentymentalna z kosmetykami. Trochę Wam opowiedziałam o sobie. Wy mi opowiedzcie w komentarzach coś o sobie. Będzie mi bardzo miło to usłyszeć. No i tak, mam nadzieję, że Wam się podobała taka forma filmu. Może trochę inne back to school niż zazwyczaj widzicie na YouTubie. No i tak, ja już uciekam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, buziaki. Ale nie zapina się tak łatwo jak inne modele. No i tutaj ją otwieramy. Tutaj mamy Chanel i tu jest...